dzisiaj połączymy zestawy. Moja własna budowla w końcu. Robot. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Dzisiaj mój własny robot. To taka zachęta, że nie musimy budować żadnych instrukcji. Najlepsze to, żeby zbudować z głowy. Musiałam się długo naczekać. Bo tyle to no, dłużej pracy zajmuje niż się wydaje. A robota zbudowałem zestawu Lego City. Mam same gazetki, nie mam już pudełek, bo to dawno dostałem. Lego Creator zostało, można zbudować taki samochód, helikopter i takiego robota. Robot mi się najbardziej podoba. A najfajniejsze jest Lego Creator to, że mogę budować parę rzeczy na raz. Ja dostałem 3 w jednym. Brakowało części, więc zrobiliśmy podwozie. Zobaczmy go z bliska. Ma tu otwieraną kabinę, takie drzwi i może tu wsadzić jednego ludzika. Jednego, no. Jednego, o tu jest miejsce, na tym sobie stoi. Tu ma miecze, na których stoi. Tu ma też takie miecze na górze, czarne dwa. I z dołu ma wysuwane miecze żółte, złote. Tu ma ręce. One mu się obracają. Bo tu jest na takiej części. Tu mu tutaj miał strzelać, może strzelać. Ale to nie jest na naciski, ci wylatuje. Tu mu się otwiera, więc tu można włożyć w to jakiś miecz wielki. Albo po prostu odczepić to. Tu są takie chwytacze i przyczepić miecz można. Ma dwie takie ręce. Ma tu z rury wydechowej ogień, to ta platforma, na niej jeździ. Tu ma skrzydła, mu się tak otwierają. Ma tu również, chciałam powiedzieć, dwa takie odrzuty, ale nie miałam odrzutów, więc zbudowałam z tych wywietrzników, nie wiem jak to się nazywa, ale ja myślę, że tak pasuje. Teraz pokażę go, jak się go rozłącza. Osobno jest robot i osobno to. I on sobie na tym spokojnie może postać. Niestety na tych nogach nie ustoi mi. To są miecze, takie nieszczytne. Ale bardzo mi się podoba, że w ogóle jakieś mam. Po rozłączeniu zostaje mi pojazd. Szybkie przyspieszenie, łączenie silników. Ciekaw jestem, co myślicie o moim robacie, więc piszcie do mnie komentarze. Subskrybujcie mój kanał Staćko, bo przecież trzeba, a nie potrafię? No bo chcę, żeby mnie lubili ludzie i wy na przykład, wy też. Więc proszę, też możecie robić filmiki na YouTube. Z tego wszystkiego najbardziej polecam budowanie rzeczy nie z instrukcji, a z głowy. Z głowy, wymyśleć samemu rzeczy. Właśnie chyba to jest najfajniejsze w Lego. Cześć, zapomniałam powiedzieć. Cześć, muszę też skończyć czasem.